każda wizyta na targach, zwłaszcza w Krakowie, które są wyjątkowe, bo to jest spotkanie czytelników z autorami, a nie miejsce robienia jakichś wielkich biznesów, no też, znaczy ta świadomość jest tego jest wręcz przytłaczająca, że to dla tylu osób jest aż tak ważne. Ale też, no, przywraca wiarę w człowieka. Moje zdanie na temat piractwa idzie może trochę wbrew temu, co mówi większość ludzi kultury. Ponieważ ja uważam, że najlepszym metodą walki z piractwem jest nie penalizowanie, nie ściganie, nie wywlekanie za fraki każdego gimnazjalisty z Podlasia, który sobie ściągnął jakiś film czy serial, tylko dostarczanie dobrej jakości treści w sposób prosty. Jeśli damy im sposób na to, żeby dość tanio i dość prosto sięgali do legalnej kultury, to im się nie będzie chciało szukać po torrentach, żeby to spiracić. Znaczy oczywiście zawsze będą tacy, którzy zdobędą te treści nielegalnie. Zawsze będą tacy, którzy zagryzą zęby i kupią to legalnie. Ale jest taka szara strefa ludzi, którzy piracili, bo to było łatwiej. A jeśli sprawimy, że łatwiej im będzie zrobić to legalnie i też wytłumaczymy, że wspierają w ten sposób tego autora, który im się podoba, no dla mnie drogą jest legalne udostępnianie i edukacja, a nie penalizacja za wszelką cenę. Lubię właśnie taki kulturalny film właśnie o sztuce, więc bardzo często kojarzę właśnie logo legalnej kultury tudzież z eventów. No docenimy to, że ludzie się starają, to jest No szczerze, jakby pan był autorem, tworzyłby pan, poświęcał pan czas na to, to fajnie by było, jakby ludzie to doceniali i jak ktoś się stara, to docenimy to, róbmy to na legalu, tak? Bardzo dużo wydarzeń się dzieje cały czas, cały czas. I to wszystko buduje atmosferę taką zupełnie inną. Atmosferę, której nie jest w stanie wykreować pojedynczy wydawca, pojedyncza księgarnia, bo poprzez natłok tych wydarzeń, również dzięki temu, że odbywa się Festiwal Konrada w tym samym czasie, i to tak wszystko narasta i się potęguje, więc to święto literatury trwa w Krakowie. Wolne słowo, czytam i staję się wolny, to jest również legalność, ponieważ jestem wolny, to nie znaczy, że mogę zrobić wszystko, co mi się podoba. Jest wolność do i wolność od. Dlatego myślę, że dla Fundacji Legalna Kultura targi są pięknym przykładem tego, że światli obywatele, niezależnie od swojego wieku, przychodzą, kupują książki. Kupują e-booki, książki papierowe, nie piracą tych treści, nie zubażają autorów i właścicieli o ich prawa, o ich dorobek. To wszystko jest legalne. Budując nasze targi książki już od 21 lat, zawsze dbaliśmy o to, żeby była specjalna oferta dla mniejszych, niszowych wystawców. Proszę zauważyć, że w sumie na tak niewielkiej powierzchni 9000 metrów kwadratowych jest prawie 700 wydawców. W tym roku zaprosiliśmy takich właśnie unikatowych, niszowych wydawców z Petersburga, gdzie na małym stoisku trzy wydawnictwa prezentują swój dorobek i są naprawdę zachwyceni, ale co więcej, nasi polscy wydawcy bez przerwy do nich zaglądają, nawiązują kontakty, rozmawiają o prawach autorskich legalnie. Dzięki temu są nawiązywane po prostu kontakty kulturalne na takim bezpośrednim już poziomie wydawcy z wydawcą. Nawet bardzo dobrze, że Kraków jest zatkany i że trudno jest przyjechać tutaj, bo samochody zmierzają wszystkie w tę stronę właśnie. I to jest dobre, to jest pocieszające. Wydaje się, że trzeba tworzyć mody. Niestety, żyjemy w takim świecie, w którym moda odgrywa istotną rolę, a moda na targi jest bardzo, bardzo szlachetna. Takie imprezy jak targi książki albo festiwale literackie, no to serce rośnie, ponieważ widać, jak wiele ludzi przyjeżdża i to szczególnie jeśli chodzi o targi książki w Krakowie jest dość trudne, bo jadąc tutaj to jest wyprawa po Złote Runo, plus tłok, duszno i przebodźcowanie. I to są te osoby, które czytają, czytały i będą czytać. Natomiast cały PIC polega na tym, żeby promować czytelnictwo wśród tych osób, które potencjalnie nie wybrałyby się na taką imprezę jak targi książki. To zawsze jest doskonała okazja do tego, żeby autor, autorka wyszli z domu i zobaczyli twarze tych, którzy sięgają po książki, to jest zawsze bardzo interesujące. No niestety problem piractwa w branży książkowej istnieje jak najbardziej.
Zdarza się, że jeśli książki nie są dobrze zabezpieczone znakiem wodnym czy DRM, teraz już oczywiście wszystkie mają jakiś sposób oznaczenie, to trafiają na pirackie serwisy. Dużo ludzi, którzy mogliby nie skorzystać z pewnych w ogóle dóbr kultury dzięki takim akcjom jak czytaj.pl, legalna kultura czy inne tego typu, w tym momencie mogą dostać informacje o tym, gdzie mogą zdobyć za niskie pieniądze lub zupełnie za darmo legalne źródła. W Polsce jest problem dwojaki, tak? Czyli zbyt mało ludzi korzysta z dóbr kultury, a jeśli już korzystają, no to zbyt dużo ludzi korzysta w nich w sposób nielegalny, ze szkodą dla twórców. Natomiast my staramy się w ramach naszej akcji, także we współpracy z takimi fundacjami jak Legalna Kultura, uświadamiać ludzi, że to nie jest tak, że autor będzie zadowolony z tego, że się po prostu pozbawia go środków do życia, mówiąc wprost. Więc niestety tak, problem występuje, ale akcje uświadamiające przynoszą wymierny skutek.